Ja cię nie będę w stanie wyciągnąć stąd z samego dołu, jeżeli na dole powiesz, że nie chcesz pójść. O k***a, nie mogę się zdalić. Ja pierdolę. Powiedz mi to, proszę. Proszę. Proszę państwa, kiedy widzisz tego gościa, to a żeś mnie złapał, to teraz niekorzystnie, chcę wodę przelewam, niech cię ch**nie. To przypominałem ci się jedne chwile. Kawiak, ja p***dolę, kawiak, jest źle. Siemano. Siema. Proszę państwa, dzisiaj wydarzy się coś, co może mnie przerazić. Tak, to będzie twój wielki challenge, nie? Dokładnie. No i co, moi kochani, no jak już pewnie się domyślacie, będę się jeszcze do jaskini. A do jakiej jaskini? Do tej jaskini, w której był Pates. Tej jaskini, ja ją nazwałem jaskinią w ale wszyscy ją przymianowali na jaskinię Pateckiego. No właśnie, to jest jaskinia Pateckiego, dokładnie. Tam był jego chrzest. Dziś jestem gotowy. Dziś jesteś gotowy, tak? Masz już lepszą wodę, ale skarpetki ciągle masz takie pod kostkę, nie? Mordo, poczekaj sekundę. Skarpetki są, tak? Dobra. Leonardo! A, witamy. Ty jesteś chyba następny Majka. W kolejce, stary. Dlaczego? No jak to dlaczego? Chodź, nie mam, ogólnie nie mam problemu, tylko muszę chwilę poczekać, żeby móc coś założyć na głowę. On miał w ogóle najprościej, w tych takich przyciskających się miałby najprościej. Nie wiem, jak jest u niego z mobilnością, wiesz? Znaczy, ja nie wiem, jak leżysz na przykład, jak się ruszasz, ja nie wiem. Idę do jaskini tej, co był Pates. Zajebi się. Ale ty już byłeś. Na do widzenia, czy jak? Stani chyba Marysia w spadku, ale pogadaj z nią. No i proszę państwa, tak to właśnie wygląda. Zdecydowałem się na to po ostatniej jaskini, złapał bakcyla, w której byliśmy. Wtedy już gadaliśmy i ty już proponowałeś, czy w niedzielę pojedziemy. A to był czwartek wieczór. Ty już mówisz... A bo ja akurat w niedzielę jechałem wtedy z inną grupą. Jak było? Byli obsrani? Byli, aczkolwiek podzieliłem ich na trzy grupy i jednej grupy powiedziałem, że nie, nawet ich nie zabieram. Tak, byli obsrani? Nie, ja byłem obsrani. Jednak są tam pewne limity. Jeżeli ktoś by gdzieś został czy coś, no to jest bardzo duży problem. A tym wszystkim właśnie o to chodzi. Myślisz, że ja było jak najmniej. Że ja ważący 93 km się w limicie, no nie wiem, nie wydaje mi się, żebyś to był dużo większy od Pateckiego, także... Ważymy tyle samo. Ważycie tyle samo. On jest wyższy trochę, ale też ma bębę. W barkach myślę, że... Nie wydaje mi się, że był problem. Tylko nie popełniaj jego błędu i nie przeciskaj się z ręką taką. Kuba powiedział, że jednak nie chce iść ze mną tego robić drugi raz. Namawiałem go bardzo do tego. Ja też. Mówiłem, dawaj, że pójdziemy w sumie. Już raz byłeś, to przecież teraz przyjdziesz na pewno. Ale mówi, że to jest takie przeżycie, że niekoniecznie chce mu się to robić jeszcze raz. Tu wchodzi klaustrofobia i tutaj od pewnego momentu ty będziesz szedł pierwszy. Tak będę musiał zrobić, a? Kurwa! No nie. No wiedziałem, że nie może być tak samo jak u Pateckiego, że wiesz, on cały czas ma moje nogi w tym, to nie może być za łatwo, nie? Stwierdziłem, że od pewnego momentu ty idziesz pierwszy. Nie mogę powiedzieć, że nie odczułam w ogóle stresu, bo trochę gdzieś tam coś tam czuję. Dzisiaj też cały dzień byłem taki, że kurwa, idę do tej jaskini. Ja pierdolę. Odliczałeś godzinę. No, przyszedłeś do jaskini ile razy? W tym momencie to ja już nie wiem, no ale już dwucyfrowo. Przyjdzie dwucyfrowo. Nie, no to kurwa, jestem bezpieczny. Tak, jesteś nawet bezpieczny, bo już nawet jak wchodzę, to już nie mam wątpliwości, czy idę dobrze, bo jak z Pateckim szedłem i starałem się tego sobie nie dać pokazać, ale... Patys mi mówił, że ogólnie parę razy widział po tobie, że niekoniecznie jesteś w 100% pewien tego, tak, co się dzieje. Jak byłem z Pateckim, to w tej jaskini byłem chyba tylko raz, dwa, to był mój trzeci raz, nie? Kochani, oczywiście, jak chcielibyście zobaczyć, jak ten nienormalny człowiek chodzi po takich rzeczach. Nie, no nienormalny człowiek nie tylko eksploruje różne rzeczy, ale nienormalny człowiek również zaraża swoją nienormalnością i organizuje wyjazdy. Tak. Co jest, wydaje mi się, chyba najważniejsze, bo no, do tej jaskini może nie, ale do kilku innych spokojnie możemy się razem wybrać. Proszę państwa, dzwonimy do Pateca. Co tam, kurwa? Wyjechałeś już czy nie? Jesteśmy, jakby no już przebierać się będziemy, wiesz? Dobra, okej, to popatrz się dobrze. Cześć. Już zaczęła się gra wstępna. Dobra, bawcie się dobrze, kurwa. Zadzwonię do ciebie na FaceTime, jak będziemy wolni. Będę wolny ja. Nie znam kawiak. Ten kadr jest nieznajomo, nie? Kurwa mać. Co może pójść nie tak, co? Nic. No. Nic nie może pójść nie tak. Co może pójść nie tak? Nic, stary. Na pewno będzie super. Zabawa. Będzie pan zadowolony. Muszę to przeżyć po prostu. No musisz. Po prostu muszę to przeżyć i to jest moja misja. Może jeszcze wrócisz po więcej, będziesz chciał jeszcze w drugą iść. Jeszcze może aż tak bardzo ci się spodoba. Bo już jest to wejście samo w sobie jest już nieciekawe. Dobra, trzymasz to? Przytrzymaj. Ja później będę trzymał, jak ty będziesz miał pełny portki. A, okej. Okay. Czyli na razie nagrywamy tak, dobra. O k***a. Jeszcze nie weszłeś, stary. Ale to już jest moment, w którym Patecki pytał, ej, ale tak będzie cały czas? Tak będzie cały czas? Ale jest słodka żabcia. No, tylko trzeba jakoś ratować. Dobra, ja ratuję, a ty całujesz. Lubię żabę, ale nie. O sk***a. Złapnie za pasek. O właśnie. Co powiedział? O
kurde. A czemu ratować? Może jej się tu dobrze żyło. Znaczy, wiesz co, jak nawet jeżeli jej się tu dobrze żyło, to niech jej się tutaj dobrze żyje, ale nie w takiej dziurze, z której ona nigdy wyżej, nie wyjdzie. Tylko niech sobie jej dobrze żyje się tutaj. Dobra, lecimy, co? No co? Już tyle weszliśmy, to tyle już chodzić. Tyle weszliśmy, nawet na piątym metrze nie jesteś. No, oddychaj głęboko i powtarzaj. Słońce jest gorące, a prawa jest zielona. O kurwa mać, na chłopca znowu. Dobra, teraz się zaczyna f***banie. Gdzie idziemy? Tam, gdzie nawet nie pomyślałbyś, że można iść. Ja pierdolę. Czyli mam iść tam, za tobą, tak? No to już nie masz dużo wyjścia, no. Chłopcy, tak tutaj tak przyciska, coś czuję, że będzie się grubo, no ale trudno, przyciskamy się, kurwa. No ale to weź, to do, dojdź do mnie chociaż kawałek. A ty tu wszedł? Kurwa, no nie ma innego przejścia tutaj. Szkoda, że nie widzicie teraz jego miny. To jest właśnie taka mina prawdziwego trąby, kurde, nie? Ja no tu przejdę, k***a? Musisz, bo tam później będzie ciaśniej. Będzie ciaśniej? O k***wa. K***wa, morda. Tak na bok jak teraz? Nie wiem, czy on się stara, czy to jest odruch wymiotny. Stary, k***wa, jak tu mam wejść? No normalnie, no to jest... To już jest pojebane, to już dobrze zaczęło. Oj, to będzie długie przejście. Myślisz? No. Trochę mnie to zmęczyło. Trochę cię to zmęczyło, stary, jesteś na, nie wiem, 3% jaskini. Pierdolisz. No ty nie pierdolę. Patrz teraz. To będzie, proszę państwa, popi***ona męczarnia. To dawaj, przejdź najpierw tutaj do mnie, bo w tym miejscu, w którym jestem, musimy sobie poważnie porozmawiać. I tutaj, tak? No. To jest miejsce szybko. K***a, czekaj, k***a mi się ta druga zablokowała. I co? I gdzie idę? My idziemy tam, gdzie są moje nogi. Natomiast to jest ostatnie miejsce, w którym możesz zawrócić. I tutaj mówię bez żadnych żartów, bez dowcipów, wszystko mówię na poważnie. Kwestia jest tego typu, że po zjechaniu tutaj na dół są bardzo gładkie ściany i nie da się wyjść do góry, bo jest też ciasno. I trzeba już przejść do końca, jeżeli zjedziesz tutaj na dół. Twoja decyzja, jeżeli zjedziesz tutaj na dół, no to już musisz przejść do samego końca. Chociażby skały srały, że tak powiem. Chociaż to srał będziesz pewnie ty. Szczerze? Zastanawiam się, k***a. Nie wiem, czy to jest na moją klaustrofobię. Ja cię nie będę w stanie wyciągnąć stąd z samego dołu, jeżeli na dole powiesz, że nie chcesz pójść. I to mówię ci na poważnie, bez żartów. Wyczułeś we mnie strach? Nie, nie wyczułem cię strach, tylko po prostu uważam, że powinienem cię racjonalnie, znaczy powinienem cię lojalnie przed tym ostrzec, nie? Że tam już nie będzie wycofania. Czyli co, decydujesz się? K***a. Pokaż ci jego twarz, k***a. Proszę państwa, no po to robię, żeby to zrobić. Ale trochę nie waham, k***a, w głowie. Nagle zrozumiałeś, czemu Patecki nie chciał iść drugi raz? Zrozumiałem. No. To co teraz przyszedłem, bo strasy gorsze od jaskini, w której byliśmy, w tej godziny. To kurwa, naprawdę. Nie, najważniejsze jest to, kurwa, czy ja się po prostu zmieszczę. Nie, no zmieścić się powinien zmieścić, jeżeli położysz się na płasko na plecach, ręce obie do przodu, to będzie cię mógł nawet przeciągnąć, no. A, okay. To, tak powinno być, no ale no mówię, nie widziałem cię nago jeszcze. Widziałem cię ostatnio. Mówiłeś, kurwa, że w sumie faktycznie jestem trochę cięższy. A no rzeczywiście było, no. No, no dobra, kurwa, trzeba chyba iść, nie? Słyszeliście, nie było namawiania z mojej strony, ja tylko zadawałem pytania. No to teraz będziesz się mógł poczuć jak list w skrzynce. Jak list w skrzynce? No. Nogami starasz się trochę hamować, ale tak żeby ci noga nie została, ciało nie zjechało na sam dół cały czas. O ja p***dolę. O k***a. Proszę państwa, to jest p***dolone. No okej, okay, mam tu zjechać, tak? Masz tu zjechać, no. Spadę czy nie? Dobrze. No, to the point of no return. Lecimy dalej, jeszcze głębiej. Ja p***dolę. Tutaj już nie ma odwrotu, k***a. Tutaj już naprawdę podjąłem decyzję, tu już nie ma odwrotu. Najpierw pójdziemy do salki. Największej salki tej jaskini, tak? No, na naszej trasie powiedzmy. Tutaj chyba boki, no? O, ty już widzisz, już tam wiesz, już zaczynasz łapać. Powiem wam szczerze, jak miał wybierać między stękaniem Pateckiego, a stękaniem trąbki, to jednak wolę stękanie Pateckiego. Bo u niego to przynajmniej wiadomo, że to nie jest odruch wymiotny, a tutaj za każdym razem się zastanawiam, czy nie idzie jakaś cofka, nie? Tu będzie dużo przekręt bardzo w tym filmie, będzie, ale... To może być jeszcze więcej niż w poprzednim filmie? Dobra, proszę państwa, lecimy. Jedna strona, druga z tyłu. Och, jakaś kupa. Jakiś nietoperz czy borsuk tu był i nawalił na środek tego. Mnie to źle, czy nie? Nie, czemu? Tak!
No i słuchaj, teraz najłatwiej będzie ci zrobić tak, że w tą pustą przestrzeń, co jest tu, wciśniesz głowę. Okej. I wtedy nogami postarasz się zjechać tu, gdzie ja jestem. Dobra. Dał radę. To jest ten hardkorowy moment numer jeden, który będzie trzeba cię jakoś wcisnąć. Ja mam nadzieję, że tak lata ci tu przejdzie, bo jak nie, to mamy problem. Kurwa. Jest grubo. Trzymajmy kciuki. Dobra, Kamil, jak będziesz to montował, daj notkę, że co mnie jeszcze rzeczy i że nie róbcie takich w domu. Może ci się uda, bym miał za co ci ciągnąć. Przeszedł bebel? Bebsol? Poczekaj. Ue, Bebel przeszedł. No będzie jeszcze jeden ze dwa takie punkty może. Tak? No, ale jak pierwszy przeszedłeś, to dobrze. Musisz obrócić, kurwa. Znaczy ja się obróciłem, ty... Pierdolę, już myślałem, kurwa. No i co, kurde, to jest ten moment, od którego odpowiedziesz iść sam. Nie, dobra, nie rób mi tego. To chyba nie ten moment, co? No, chyba tak. Kurwa, jak tu ciasno, chłopie. Ej, no ty, tu... No tak, no. Tu jest drugie p***bane miejsce. To jest to pojebane miejsce, tu się staraj trochę bardziej z lewej i ten najniższy punkt jakby ominąć po prawej. O k***a, nie mogę przejść dalej. Ja nawet nie mam jak od ciebie odebrać kamery, także... Jak już jest to, że ja tu nic k***a nie widzę. K***a. Ja pierdolę. O k***a. Tu dalej jest trochę szerzej, ale musisz przejść. Stary kask. Przeszkadza, ale wiem, że jest potrzebne. No jest, żeby nie ten kask, już można było zobaczyć, jakiego masz koloru mózg. Kurwa mać. Musisz. Wiem, kurwa, ale nic nie widzę, stary. Ale to nie ma co widzieć, musisz czuć ciałem. Spokojnie, spokojnie. Ja pierdolę, stary, tutaj nie jest dobrze, tutaj nie jest dobrze. No, Patecki też płakał. Tu? No. Ale mi się kurwa. To że... twoje serce, cicho? Co? To jest twoje serce? No. Bez kitu, myślałem, że ty kopiesz nogą. Ja pierniczy, stary, to masz ciśnienie 500 chyba. Wywal tego kamienia spod mordy, bo będziesz musiał się po nim przeciągać. Myślisz, tu przejdę, k***wa? Musisz. No. To już nie. A moja ręka lewa. Ja pierdolę. Nie dasz rady na plecy, nie? Co? Nie dasz rady na plecy. Ale ci nabija serce, masakra. Pomóż mi tu, proszę. Pomóż, kurde. O, przyszedłeś teraz, ręka ci się. Kurde, stary, żeby tylko mi się nic nie stało tutaj. Nie, no ci się nie stanie, chyba że pikawa ci wyskoczy z klaty. Przyszedłeś. Przejdę dalej. To jest lepiej, nie? Lepiej. Co? Lepiej. Kiedyś byś to uznał za swój najgorszy koszmar, teraz mówisz, że to jest lepiej. To nie są przelepki. Kochani, jest przejebany. Jest naprawdę przejebany. Na pewno nie będzie ci tak ciasno. Chyba nawet nie ma jak się obrócić, żeby cię odebrać kamerę. Minus jest tylko taki, że chyba nic nie widzę. Ja pierdolę, zdali. Masz kamerę przed czy za sobą? O kurwa, kawia. Kurwa, nie ma miejsca na nic. Nie ma kurwa miejsca. Stary, ten ekran jest zjebany. Ale jeżeli coś tu widać, proszę państwa, to powiem wam, że kończyło się nagrywanie odcinka, a zaczęła się walka o życie tutaj trąbeczki, nie trąbeczka? No stary, tak, tak, to prawda. Jak ujebane jest strasznie ten. Nie, no widać wszystko. Nie chuj. Obiektyw nie jest ujebany. Obiektyw nie jest ujebany. Jest mega k***a ciężko. Jest panika, emocje, klaustrofobia tutaj jest k***a na poziomie takim, że naprawdę. Jakby cię ktoś zamknął, stary, w trumnie, przynajmniej masz to, że uciekasz, nie? Tam byś nie mógł uciec. Ja wam powiem, że to nie jest żadna ściema. Ja przed nim jestem czasami 2 czy 3 metry. No i mimo, że w jaskini jest tak naprawdę bardzo cicho, to będąc 2 metry przed nim, ja tak naprawdę słyszę bicie jego serca. I to jest w chuj creepy. To jest naprawdę tak bardzo creepy. Ja jeszcze nigdy w życiu nie miałem kogoś, kto tak mocno mu napiernicza serce pod ziemią, że ja to biję, słyszę normalnie 2 czy 3 metry dalej. No, emocje sięgają naprawdę, naprawdę z zenitu, a to co ja czasami z tyłu słyszę, to przechodzi wszelkie pojęcie. Jak oceniasz swoje życiowe decyzje w tym momencie, trąbeczko? Ale pomyśl, jaki będziesz dumny, jak już wyjdziesz. Miałem moment, w którym żałowałem. Stary, tu już się zaczyna dużo miejsca. Dobra, jest 5%. Jak się włącza nagrywanie, to sorry, ale no jest 5%. Dobrze, że jesteś. Ja? Nie, nie ty. Nie uwierzysz. Spotkaliśmy kogoś. O kur...
Kurwa, co? Co? Co jest? Jeszcze raz musisz powiedzieć swoje imię do kamery? Aniacz. Ania? Aniaczem jestem. Aniacz. Aniacz jest z nami. Jest Aniacz. Wyskoczyła jak chwilę z konopi. Wyskoczyła jak chwilę z konopi, bo kurde, tak to czułem, że jest piątek, 23:15, bo akurat sprawdziłem godzinę. I dziewczyny nie siedzą w klubie, tylko w jaskini. Znaczy, bardziej mówi o tym, że gdyby poszło coś nie tak, to chcę mieć kogoś tu na miejscu, żeby też widziałeś, okay. Nie robiłem godziny alarmowej, nic z tych rzeczy i chcę mieć po prostu kogoś na miejscu, kto w razie czego mógłby zajść. Od drugiej strony miałbym z nim wielki taki kontakt wzrokowy, mógłby cię popchnąć, czy pociągnąć, czy coś, bo bezpieczeństwo zawsze jest na pierwszym miejscu. Nie róbcie tego bez jakby odpowiedniego przygotowania i odpowiedniej osoby, która wam pomoże. Po prostu no to jest niebezpieczne i to 200, no, 200 kurwa 50! Jestem pod wrażeniem, jakie ty miałeś ciśnienie dzisiaj, ale było wysokie, nie? Miałem na parę minut, miałem taki mały atak paniki, na parę minut. A ty słyszałeś? Słyszałem, widziałem i... powiedziałeś mi spokojnie, uspokój się. Tak. Przejdziesz, a ja bo, kurwa... Nie za bardzo... Ja już miałem takie... Już takie, to był taki strach, jakby, nie wiem, atakował mnie niedźwiedź i takie k***a, że wiesz, że zaraz umrę, my nie wiem, k***a, no dzieje. Wtedy to już jest taki moment, że głowa zaczyna sama cię produkować, tak. Co mogłoby pójść nie tak. Wiesz, jak daleko stękanie było słychać? No, ty tutaj leżałaś i czekałaś na nas, to pewnie. No. Są też dziewczyny, które mogą wejść tutaj same, się nie boją. Ciśniemy dalej trąbeczka, jesteś już naprawdę na samym końcu. Ale tu się wygodnie leżało. Ja idę, no nie? Gadaliśmy sobie przez 20 minut, jaka nie było. No, obgadaliśmy, dlaczego jaskinie są p***ane i dlaczego czujesz, że żyjesz, jak z nich wychodzisz. Dlaczego kawiaka nie było? To jest, zaraz się pojawi. No właśnie, kawiaka nie było, bo tak się nam tak no. Więc przekręcił, że nie mogliśmy tutaj odkręcić ręką kurwa takiej śruby. Ale ty chcesz to wszystko powiedzieć? No musimy to powiedzieć. No dobra, no. Nie wzięliśmy klucze ze sobą po prostu, bo nie sądziliśmy, że to się nie odkręci, nie? Powiedz, że kawiak się zgubił, więc wyszedł po mapę. Kawiak się zgubił, wyszedł po mapę, no tak. Wrócił, znaleźliśmy wyjście, zajebiście. Kurwa, dawno się ruszałem, zapomniałem jak to jest. Ale mam tak na brzuchu. Tak to właśnie wygląda, się przez skały ciąg dalsze. Ale tutaj, to już mamy k***a wakacje, co kawiak? No tutaj to już jest, wiesz, nagle się docenia, tak jak zresztą mówiłem Pateckiemu, że to jest takie miejsce, w którym doceniasz to i co to znaczy w ogóle mieć miejsce wokół siebie, stanąć i obrócić się dookoła. A wiesz, co jest najgorsze z mojej perspektywy, no? Jako takiego twojego przewodnika w takim momencie? Że ja się cykam tak samo jak i ty, ale ja nie mogę tego dać po sobie poznać. Bo jak ty zobaczysz w moich oczach strach, to już jesteś kiszkanie. Powiem k***a szczerze, tutaj psycha siada. Są momenty, w których psycha naprawdę siada. Biorąc pod uwagę, że jeszcze waży 93 kilo. Ja nie wiem, czy ty jeszcze ważysz 93 kilo po tych ilościach emocji, jakie tutaj wyleciały z parą. Moje serce przepompowało tyle krwi, że stary. Spaliłem tutaj 3000 kalorii w godzinę. Mordo, wiesz kiedy ja ostatnio wstałem? 1,5 godziny temu. Jakie to uczucie, jak ja już nie wiem, głowa jest na górze ciała. Doceniam, że mogę sobie usiąść. No. To jest naprawdę super. Kurwa, a jak poczujesz świeży oddech powietrza, człowiek po prostu będzie pycha. Po prostu wyjdźmy na zewnątrz. Czyli nie chcesz jeszcze pójść do tej małej partii ekstra? Chcę się strasznie napić wody. Dobra, trzymaj. Tutaj padło porównanie. Jesteś jak stolec w jelicie matki ziemi. Przeciskasz się, cały brudny, brązowy, a na końcu wychodzisz. Czy tutaj można wstać? Jeszcze w metrii można, no. Myślisz, że dzisiaj zaśniesz w końcu? Ja bym wstawiał, że długo nie zaśniesz. Na rynek jadę, stary. Walę 3 piwa raz od razu. Walę... 3 browary. Okej. No dobra. Niewygodnie. Niewygodnie, bo tu masz kamyczki. Jakbyś miał piękne, fajne, klejące się błotko, to byś się po tym ślizgał i byłoby zajebiście, a tutaj... No niestety. O, z tego co pamiętam, to był ostatni raz, jak twój brzuch dotykał ziemi. Przynajmniej na tym odcinku jaskini. Bo, jeżeli chcesz... To możemy się jeszcze zabrać do labiryntów, trzymaj! Nie! No chodź, tutaj, będzie fajnie! No chodź, będzie fajnie! Zobaczysz, spodoba ci się! Nie! Labirynt jest p***ny! Jeszcze nie. Bardziej p***ny niż stoi w labiryncie, byłem tylko jeden raz! Nie! Dobra, to ja idę tam, bo tam jest chyba wyjście, no. A ty możesz iść tam. Tak, czy będziesz tam sam bawił. To, które byliśmy, te partie nazywają się partiami dla koneserów, no bo to trzeba być prawdziwym koneserem, żeby się tam z własnej nieprzymuszonej woli pchać. A to, co tutaj się za mną znajduje, te partie się nazywają labiryntem, gdyż to jest bez kitu prawdziwy labirynt i tam są jeszcze cieśniejsze tunele niż to, co było tam. Stary, siedzisz metr od miejsca, w którym siedział Patek i powiedział dokładnie to samo. To jest najbardziej p***na rzecz, którą robiłem w życiu. To jest po prostu, no normalnie zasługa tej jaskini, że kogo bym tu nie zabrał, każdy mówi, że odj***a właśnie coś totalnie niesamowitego. Nie dziwię się, że Kuba cię nie się zamieści. Dziękuję. Bardzo proszę, chociaż pomyśl jeszcze za co dziękujesz, bo to tak wiesz. Za to, że tu k***a siedzę teraz. Za to. A nie tam. Tak. Za to, że podajesz mi rękę. No tak, tą rękę. Jak prosiłem cię o podanie mi ręki. Idziemy na zewnątrz?
trudno? Ja muszę się iść na wiesz? Wyglądam. Wyglądasz jak taki trochę wiesz, no. Nie no, stary. Popierdolone. Stan przedzawałowy, permanentny. Stary, ja miałem tetno, kurwa, z 220. Ale dobra. Naprawdę. I co, kumasz teraz, co mówiłem? Ale, stary, siadłem w tym samym momencie, co ty i powiedziałem, to była najbardziej ekstremalna rzecz w moim życiu. Nie, nie, stary, ja ci trochę wierzyłem, tylko wiesz, śmieszkowałem. Ja widziałem, że to jest przejebane. Nie wiedziałem tylko jak, bo nie poczułem tego na własnej skórze. I sądzę, że to była najbardziej ekstremalna rzecz, jaką zrobiłem w życiu, k***a. Stary, ja teraz idę się na***ć. A to kawiak, powiedz, że kto bardziej miał obsrane pory? On, no? On miał, no. Trąba, nie. Ja się cieszę, że żyję, k***a. Ja się bałem, że umrę w chuj. Ja miałem moment, w którym miałem taką panikę, że w mojej głowie było coś takiego, że zaraz się uduszę, stary, dostanę zawału i po prostu umrę w tej szczelinie. Tutaj wychodzi, że choćbyś nie wiem kim był, to tutaj się boisz. Nie będę kozakował, jak szedłem tędy pierwszy raz, to trochę się bałem. Jak szedłem tędy piąty raz, to trochę się bałem. Z tobą już się nie bałem, otocz się tak jak wtedy, że idę źle czy coś. Ale bałem się, że po prostu przegrałem i będzie z tego problem. Że ty tam gdzieś zostaniesz, bo to byłby duży problem. Duży problem, a ja jestem też dużym obiektem. Jestem dużym i ciężkim obiektem. No właśnie, tak wygląda kamera. Ja się sterasz cały, ale obiektyw, taki czysty. No czysty, bo wsiąkło w niego trochę moje śliny, jak dzisiaj czyściłem, nie będę ukrywał. Ktoś potrzymać? Nie. Było mega strasznie. Było kurwa strasznie. No było. I co, przestrasznie. Jak się odniesiesz do swoich słów do Pateca? A do których w sumie, bo nie wiem. Bo jak siedzieliśmy wcześniej, to powiedziałeś, no. Jak przejdę to i nie będę się w ogóle bał, to się będę z ciebie śmiać. Coś takiego. No tak mówiłeś. Dlatego jestem teraz ciekawa, jak to miało przełożenie na rzeczywistość. No nie, no wiesz, ja z nim gadałem normalnie, to jakby była taka, to była beka, ja z nim gadałem i ja wiedziałem, że będzie przejebane, ale on w sumie sam powiedział, że nie, kurwa, to przejdziesz, nie będziesz się bał, to w sumie faktycznie p***ane dla mnie, ale no nie, 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 było bardzo źle. Miałeś moment krytyczny? Był moment paniki, w którym miałem tętno, myślę, z 220 i w mojej głowie myślałem, że jakby, no że jak się nie przejdzie teraz, to umrę. O, ale... Ale super, zabawa! Super, no niezła zabawa, super. Co, Morki, idziemy tu do jaskini? No, moment sobie. Tatuaży mi nie było widać normalnie. Tatuaże tego nie widać. Co był ten moment, w którym ty mi podawałeś rękę? Ja tam miałem, ty mi mówiłeś, że ja mam iść najbardziej na lewo, bo tylko wtedy przejdę. To najbardziej na lewo, co, to była taka k***a gdzieś dziura. I ja byłem tak, że leżysz tak, tu masz ziemię, tu masz sufit. I tu masz tą dziurę i tylko tamtędy możesz przejść. I jeszcze i tak z każdej strony kamień ci jakiś gdzieś przyciska, naciska coś tam i trzeba się przycisnąć tam, no. Tam miałem moment taki, że powiedziałem do kawiaka, kawia, k***a, podaj mi rękę, proszę stary, no, podaj mi rękę, tak, bo nie dam rady, podaj mi rękę. Tam, no tam już nie było do śmiechu, a cały czas musiałem uśmiechać, bo jak ja się przestanę uśmiechać, to u niego się włączy w ogóle k***a. Przejebane. Super zabawa. Multiks, idziemy do jaskini? Mega przyjemne. Nie pójdę do żadnej jaskini. Najbardziej lajkowany komentarz pod filmem Pateca jest właśnie o Murciks, to jest Murciks. A, to że... w końcu poznałem. Tak, także możemy ją zabrać do jaskini, on na pewno sobie dobrze poradzi. No, w tej jaskini to nie wiem, to jest... Nie, nie, nie. O, Rudy, jestem tak samo rudy jak ty teraz. Fajnie było, jakby przygoda życia, cieszę się, że żyję i w takich momentach jakby naprawdę uświadamiasz sobie, choćbyś nie wiem co robił w życiu, fajnie jest czasem docenić to, że chodzisz po tej ziemi i że jesteś, czujesz się dobrze, jesteś zdrowy i bezpieczny, naprawdę, doceniam to w swojej głowie, dzięki bardzo. I co, i widzimy się w jakichś kolejnych jaskiniach. Widzimy się no. W kolejnych jaskiniach, jak chcecie przejść, jak chcecie przejść przez tą jaskinię z kawiakiem, no to kawiak takie wycieczki też robi, także wpadajcie do niego, pozdro. Wiśnia, wiśnia. Patrz na niego. To są twarze ludzi, którzy przed chwilą maczali głowę w błocie i kamieniach. Tylko wiśnia ma przypał, bo wiśnia ma pręt w kręgosłupie. To może być, może mu to przeszkadzać, nie? Trochę może przeszkadzać. No. Nie, nie, to w takich sytuacjach to nie. Za ciasna to jest jaskinia, ale... Nie ryzykować, bo to tam nie ma jak wyciągnąć. Jakby była jaskinia, że można jak wyciągnąć, no. To każdego bym tak pchać, nawet tych za dużych, nie? Pojebana jest ta jaskinia, po prostu. Pojebana. Tak, ale jest pojebana. Patec nie jest taki wcale mocny. Wcale nie jest taki mocny.